Myślę, że raczej zawodnicy Fnatic nie spodziewają się G2 grające na Echo, także naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. No i właśnie, czy teraz Szwedzi, jeżeli mieliby wygrać rundę, to będą mieć jakieś straty, czy uda im się przejść całą piątką, co dla nich na pewno byłoby bardzo ważne. A tutaj przede wszystkim nie może dać się dojechać Olof Meister, ten jednak może mieć z tym spore kłopoty. JW do pomocy ze sprayem, JW, 4 zdobyte fragi, ależ to musiało boleć graczy G2 eSports i pozostaje już tylko Shox, także Olof Meister da informację.